Hamburg, 13 listopada 2021. Hamburg, Kościół Świętego Józefa, gdzie swoje tańce zaczął 12 października 1986 roku. Obecny nazywany papieżem Franciszek. Boska Nadziei, która była świadkiem w tym kościele cudu Niedzieli Bożego Miłosierdzia 10 kwietnia w 1983 roku, kiedy wystawiono tu obraz Jezusa Fantopie w łączności Boże Nadziei, która towarzyszyła Hermanowi Cohenowi, wnukowi Rafała Cohena, rabina z Poznania, który został rabinem Hamburga. Roku. Była to rocznica śmierci świętego papieża Benedykta V tutaj w Hamburgu. Hermann Cohen, urodzony 10 listopada 1820 roku, był jego wnukiem. Była to rocznica powstania biskupstwa, konsekracji świętego Oskara na biskupa 10 listopada 1831 roku. 10 listopada 1943 roku tu w Hamburgu zgiletnowano trzech kapłanów i protestanckiego pastora z Lübecki, a w ich krew spłynęła razem. Siostry Katarzyny Wszystkich Świętych w Polsce. Wydawa się w ofierze za Polskę, że była Chrystusowa. Bóg przyjął tę ofiarę 31 sierpnia 1944 roku, kiedy zginęło 35 z 4 kapłanów, 1000 warszawiaków. Tego dnia w Moskwie wydali dekret, wedle którego mordowano Polaków, katolików. Pan Świata już rządził wtedy. 10 listopada w 1943 roku wydali gazety w języku polskim, bo to prasa już należy do nich. O bombardowaniu Watykanu, zamachu na Ojca Świętego, ostatniego papieża, Piusa XII, 5 listopada 1943 roku, kiedy zmarł ksiądz Bernard Lichtenberg z Oławy.
kościoła świętej Jadwigi w Berlinie. Święta Jadwiga, wnuczka Jadwigi Witelbach, zmarłej 16 lipca 1076 roku. Jej potomków należał Maksymilian Emanuel, urodzony 11 lipca 1662 roku w Monachium, ku jego czci i dziękczynieniu. Jego rodzice ufundowali kościół Teatynu. Jego żoną była Teresa Kunegunda Sobieska, urodzona na Wawelu 4 marca, koronowana 2 lutego 1676 roku na Wawelu, gdzie 8 maja 1610 roku objawił się Święty Stanisław Kostka razem z Matką Boską, Królową Polski. Matka Boża, Królowa Polski. Króluj nam Chryste. Króluj nam, Matko Boża, Królowa Polski. Matko Boża Nadziei, Hamburg. 13 listopada 2021.